poprzednio w kodzie snu. S.O. będzie wyeliminowanie osoby o personaż Jacob Calzone. My musimy pokonać Jacoba Calzone. Wow, co to się dzieje? Co z tobą jest? Odsuń się! Łóżko? Przecież to nie jest moje mieszkanie. To niebezpieczne. Kontro się mam zapasy mięsa. Trzeba iść do supermarketu. Dzielilibyśmy się zapasami, lecz mamy problem. Jeśli przekonisz bandytów, my podzielimy się zapasami. Oj! O mordę się schował za... Dzięki tobie będziemy z głodu. Mógłbyś pójść na komisariat. Zanim jednak pójdę na komisariat, odwiedzę chyba mój dom. Masakra, oni też tu są, a tego to aż się boję. Lepiej go zastrzelę i szybko dobiegnę do mieszkania. Haha, nie wejdziecie tu. Okej, okay. Jakie moje mieszkanie było? Kurde, nie pamiętam. Zapomniałem, gdzie ja mieszkam, chyba pod 12, jeśli dobrze pamiętam. Siódemka, ósemka, dziewiątka. Dziesiątka, jedenastka i dwunastka. Tak, to moje mieszkanie. Już poznaję po dywanach. W lodówce... Oj! W lodówce miałem tyle alkoholu? Jeszcze go nie wypiłem? No chyba już go nie wypiję z tego co widzę. Marchewkę schowam też tu do lodówki. W zamrażarce mam parę rzeczy. O, pizzę nawet mam. O, parę przydatnych rzeczy. Nóż bojowy. Noże kuchenne mi na pewno się nie przydadzą, bo już mam. Kij baseballowy. Nie wiem, czy na pewno jest tak dobrze, ale nie mam na razie miejsca, żeby go brać. Wiem, że chyba gdzieś powinienem mieć plecak, o ile dobrze pamiętam. O tak, mam plecak. Do plecaka pochowam różne niepotrzebne w tej chwili rzeczy. Na przykład pieniądze, telefon. Co tu mogę jeszcze pochować? Na pewno jeden nóż kuchenny schowam, bo mi się nie przyda. Wszystkie są jakieś składniki dziwne. Amunicja do strzelby. Bardzo mi się przyda, więc niech zostanie. O, tu kolejny nóż kuchenny. Niech one tak zostają. Kij. Dobra. Widziałem mój mundur. Czy kamizelkę taktyczną założyć? A zaraz, przecież mogę najpierw nałożyć na zielony mundur. O tak. Zawsze to trochę lepiej i więcej ochrony. O, rewolwer cały. Dobra, ten se zostawię. Pociski do rewolweru. No i trochę pocisków do karabinu jednostrzałowego. Klucz do piwnicy. O, do piwnicy się przejdę. Nożyczki tam pochowam. Nie mam diamentowego rewolweru i tak nie mam, więc na razie to schowam. Chyba mi gdzieś wypadł, o ile dobrze pamiętam. Dobra. Co to jest? Siekiera. Solidny topór strażacki. O! Nieźle. A to co to? Mrozik. Mrozik, potrzeba ci długiej siły ognia, za pośrednictwem tego przepisu zbudujesz niesamowitą broń mojego autorstwa. Broń strzela lodem, który rani i odpycha przeciwnika, może nie ma wielkich obrażeń, lecz jest doskonała na otwartym terenie ze względu na szybkostrzelność. Pamiętaj o ławce stolarskiej. Receptura K, RK, kwarc, repeater, K, czyli znowu kwarc, P, czyli kawałek lodu, G, kamienny guzik, K, kwarc. Kawałek lodu kraftujesz poprzez 4 diamenty. Aha. Czy mi ten mrozik jest aż tak potrzebny? Na razie mam amunicji. Sprawdźmy tu. Nóż bojowy sobie zachowam. Zajdę jeszcze do piwnicy, zobaczę. Albo nie, najpierw pójdę do mieszkania obok, bo mam klucze.
Już się ciemno zrobiło. Klucz od mieszkania numer 13. Nie, to nie te drzwi. Zamknięte są wszystkie, widzę. Numer ile? 13, czyli to na górę. Zostawię otwarte. 13. W lodówce ktoś miał coś? Nic, pusto chyba, zjedli. Sedes otwarty. Pocisk do strzelby, przyda się. Coś tu ciekawego? Nie, nic nie ma. O, cukier i telefon. Telefon jest mi do niczego niepotrzebny. Cukier. Monety schowam. Dobrze, to idziemy do piw... O, nie zauważyłem tego. Co mi tu powypadało? Samorodek żelaza. Kwarc, samorodek żelaza, saletra, szmarek już był i strzelby, naboje do strzelby. Dobra, idę do piwnicy. Dziwne, że rząd w ogóle tu nikogo nie wysłał, się zastanawiam, o co chodzi. A wysłał właśnie, i dlaczego oni pilnują, no pilnują, żeby się infekcja nie wydostała, ale... A, to nie jest piwnica, to są drzwi od kogoś mieszkania. Nie działa, muszę klucz od piwnicy. To nie ten. Okej. O, w mordę! Zainfekowany! Że tutaj ten niuchacz. Muszę teraz szybko znaleźć klucz od mojej piwnicy. Gdzie jest moja piwnica? To nie to? O, tu jest moja piwnica, dobra. Ciemno tu strasznie. Widzę, że tu mam radyjko, pralkę zostawiłem. Skrzynia. O, prowizoryczne ostrze się oczywiście, że przyda. Wojskowy nóż jest uszkodzony, to nie wiem, czy to do czegoś mi się przyda. Apteczki wszystkie biorę. Ostrza, shurikeny, szmarak, saletra, taśmę, alkohol, krzemień. I szmatę. Dobra, trzeba pochować parę rzeczy. Kilka ostrzy mógłbym w sumie zrobić z tego, co tu widzę. Nie, jest dwa ostrza. Apteczkę chyba bym pogrzebał trochę w apteczce. O, dokładnie. Szmatę pochowam. Alkohol też. Nie wiem, po co niosę te butelki. Ale no cóż, już jak je mam, to będę miał. Zniszczona strzelba. Tutaj schowajmy, tak. Ostrze. Dobrze, na razie mi... O, jeszcze diament i shurikeny. Dobra, to zostawmy to tak, jak jest teraz. Zamknięte, 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 zamknięte. Słoiki ktoś tu miał. Tu nic nie ma, zamknięte. Dobrze, teraz musimy iść na komisariat. Ale tutaj jest ich za dużo, z tego co widziałem. No, już na mnie idą, wolę iść górą. Przejdę po blokach. O ile nie jest jakaś... Jeśli... Mam nadzieję, że nie jest po prostu ten drugi blok zniszczony zbytnio. Także da się przeskoczyć czy coś. Idę na górę. Okej.
zakładka? A tam kto? Ludzie. Strzelają do mnie. Dobrze, mam na sobie kamizelkę kuloodporną razem z moim ubraniem. O kurde, pustynne moro. Będę miał na potem cukier, bomba ostry, bomba dymna i klucz od mieszkania na ulicy Jeziorskiej 15/9. Czy to jest... Ja byłem przez 7/9, to chyba ten numer, o ile dobrze pamiętam. O, to nie ten numer. 15/9 to chyba nie tam, ale sprawdźmy. Może jeśli jacyś ich koledzy usłyszeli o nich, że coś się tam u nich dzieje, to się wrócą. Dokładnie, to nie ten adres, nie pasuje klucz. 15/9, to jest 7. 9 to 2 bloki dalej będzie. Okej, zwijam się stąd. Co to? Kot. Się wystraszyłem kota. A tutaj? Otwarte, ale krew niezbyt mnie to naprzyjemnia. O jejku. Wolę spadł. Ale widzę, jak ktoś tu skrzynkami zablokował. A może to od tego bloku? O, otwarte. To od tego było. W mordę. Tu coś jest. Kurczę, nie mam miejsca w plecaku już. To możemy tu zrobić. Bombę z ostrza albo bombę dymną. Alkohol. Pustynne moro. Sobie poprzestawiam. Cukier schować mogę, dobra. 5. Zaraz sobie przeczytamy, bo... Obawiam się, że ten niuchacz może wstać. Alkohol, banknot i do... Właśnie, adres mój to był. Blok, znaczy blok, w którym mieszkam. Klucze. Od jednego z mieszkań. Szmata w kiblu. Fu. Tu jest zablokowane. Tu jest i tak zablokowane. O, coś tam było. No, jakiś pewno zarażony. Powiedziałem, że miał na sobie krew. Dziennik, 5, przeczytamy sobie. Topielec. Topielec pochodzi od zarażonych lub zainfekowanych ludzi, którzy zatonęli. Nie jest szybkim przeciwnikiem, lecz jad, którym pluje, jest tryjący. Zalecane jest pokonanie go z dystansu. W sumie to tyle, to się dowiedziałem wcześniej. Okej, tu widzę, że będę musiał przejść tędy. Z tego, co tu widzę, to muszę tu zejść. Aha, dobra. Au! Nie było to zbytnio przyjemne. Widzę pod sobą sporą ilość zainfekowanych, zarażonych, zakażonych i tak dalej. Nie byłoby miło, jakbym spadł. Na pewno bym połamał sobie nogi, a potem by mnie zeżerli. O tak, udało się. Muszę sprawdzić, ile ma amunicji. Niedużo mi zostało do karabinu, więcej do rewolweru, ale chyba schowałem trochę pocisku od rewolweru tutaj, co? O, w mordę. Mam tylko 9 zwykłych pocisków do rewolweru i 6 zardzewiałych. Nie jest dobrze. Tu widzę... O kurde. Ale tu nie i tak nie przejdę, dobra.
Au! O, w mordę, on strzela do mnie z kuszy. Kurde, właśnie się mi chyba skończył naboje. Uuu! O kurde, te pociski też pasują tu do rewolweru. Puste, nie, puste, puste, puste! Strzelba mam jeszcze, dobrze. Udało się. O, 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 o. Au. Dobra, po jednym. Udało mi się pokonać ich, masakra. Zaraz chyba ich koledzy przyjdą, jeśli nie ucieknę stąd, coś się mi wydaje, więc lepiej od razu tu uciekać stąd. O, skrzynka, tylko jeszcze skrzynkę przeszukam. O, widzę jakiś raport, ostrze, kamera, cukier. Szmaty. Cukier. Klucz, raport. Alkohol najpierw pochowałem do tego. Dobra, możemy iść. Okej. Nie mam za dużo pocisków z tego co widzę. Kurde, nie pamiętam jak się ręcznie ładowało magazynki do broni, więc nie przeładuję. Ulica Główna 3/10. Czy ja jestem przy ulicy Głównej? Chyba tak. 3/10, to chyba będzie tu w dół. 3/10, czyli 10 adres jest tu. Z tego wnioskuję, gdzie jest 3/10. O, udało się. Coś strzela. O Jezu! Au! Dobrze, idźmy tu. Może wyjdę tędy. O, monety przynajmniej zbiorą. O, w mordę, drzwi za... Drzwi ani drgną. A tu tylko dwóch zarażonych jest. A tu, do piwnicy? Drzwi się zacięły? Też zamknięte. Muszę wrócić na górę. Moja jedyna droga prowadzi tędy. Widzę pociski leżą, których nie mogę podnieść, bo nie mam miejsca. W mordę jego, bardziej pociski mi się przydadzą niż... O, dobrze. O, tu widzę jakieś przejście, zanim tam pójdę. Sprawdzę co tu jest. Prowizoryczne ostrze. Chętnie bym je zabrał, ale nie mam gdzie go schować. O, już mam. Dobra, w lodówce coś mają, nie mają. W zamrażarce też nic, tu coś jest. Amunicja. Ojejku. Topór strzelecki, nóż kuchenny. Co tu zostawić, co tu zostawić, co tu zostawić, co tu zostawić? Szybka, krótka piłka, jabłka. Topory strzeleckie, wojskowy nóż by mi się przydał z tego co widzę. Albo musiał... Trudno, niestety nie mam miejsca już w plecaku. Ani w kieszeniach, niestety, nie dam rady i tego zabrać wszystkiego. Trudno, wychodzimy.
Mam amunicji do rewolweru, 6 pocisków i jeden magazynek do M4 jednostrzałowego. Okej, przeładowałem. Tu na górę się nie wdrapię. O, moneta. A dlaczego właściwie te monety nie są tutaj? Aha, bo już nie ma miejsca. O, w mordę. Nie! On chce mnie zastrzelić. Dobra. Masakra. Okej, mam jeden tutaj pocisk. Jakiś dziwny pocisk. Cukier schowam. Monety już nie schowam, bo nie mam gdzie. Samorodek żelaza. Jeden samorodek żelaza mi nic nie da. Trudno. Idźmy. Ostrze. Przyda się do prowizorycznych ostrz. Nic nie mam w lodówce. Klucze! Klucze by mi się bardzo przydało. Od głównej... O! Te kulki. Czyli to jest... A no tak, jestem, czekajcie. Sprawdzę przez okno. No, jestem przy głównej jeden, bo to jest przy kopalni. Więc muszę zabrać te klucze, inaczej nie wyjdę z tego domu. Na chwilę zostawię... 1 przez 7, to czyżby to mieszkanie? Oj, nie ma tu drzwi, to tu są te drzwi. 1 przez 7. Dokładnie, to są drzwi od mieszkania tego. Dobrze. Teraz muszę zabrać drugi klucz, który jest bardzo ważny. O tak, od samego bloku. Od samego bloku muszę zejść na dół. Mam nadzieję, że nie będę miał jakichś niespodzianek po drodze. Otworzę to. Dobra, zamknę. Zamknę to od piwnicy. Okej, możemy już wyjść stąd. Kasety bym zmienił, o tak. Muszę się tych shurikenów pozbyć najlepiej na jakimś zainfekowanym bądź zarażonym. Nie lubię zainfekowanych. Łoże, policjant, zarażony. Zakażony, przepraszam. Tu widzę kasetę. Zużyję to na nich. I koniec już mojej zabawy z tym. Dobra, w każdym razie zużyjmy. O Jezu! Coś mnie... O nie! 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 Odejdźcie! Dobrze. Okej, i tak tego nie wezmę teraz, bo wszystkie takie rzeczy mam w plecaku. Szybko chowaj cukier. I zabieraj tą oto kasetę. Nagrania policji 02. Okej, miałem iść na komisariat, wobec tego muszę iść na komisariat. Poszedłem zbytnio naokoło. Dużo tych zarażonych i zainfekowanych. Masakra. Na rynku? Obok rynku jeszcze jestem. Nie! Odejdź. Dobrze, oni są wolni. Gorzej z zainfekowanymi. Widzę jednego zmutowanego. I zainfekowanego. Zainfekowanego. Nie! 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 Uciekała! Nie! Nie, 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 nie! Uciekajmy stąd! Nie chcę tu być! Ała! Nie wiem, czy to było warte, ale wpadłem w panikę. Ile zostało mi pocisków do tej broni? Nic! Zużyłem całą... Nie, 15, pół magazynku zużyłem na nią. Za dużo, za dużo. Jest jeszcze mnóstwo innych potworów. To już nie są ludzie. To już są dla mnie potwory. Au! Zmutowany.
Muszę wyjść szybko do komisariatu. Co? Skrzynki w komisariacie? Co? Zainfekowany.